Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny Działa. odcinek z Among Us. Lecimy. Dostałem tarczę od kogoś w porządku. Jestem detektywem. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania, rozbijania na Twitch, to fałsa jak link w opisie. Polecam serdecznie. No i co? Wbiegamy sobie. Jeśli tutaj będzie jakiś kill, no to po prostu sprawdzimy sobie jakąś osobę. No, może nie zdążyłem. Dobra, weź się przyduszy to głosowanie. Znowu. Weź się przyduszy to głosowanie, co jedzenie wyciągnął z piekarnika. No. Kurwa. Ej, bo tak sobie... Kupiłem sobie ten napój, dostałem Mountain Dew i mówię, pierwsza osoba, która się pojawi, robię szeryf killa. Pum! O nie. No nie, no naprawdę. Ja tak się nie robi. Ufam. I skipnął. No ja nie wiem. A ja nie. No ja nie wiem, czy można mu zaufać, no. Kupił mnie tego swoim Mountain Dew. No ja mam wątpliwości. Nie, to brzmi trochę jakby też był bait. Nie. Zreportowałem go 3 sekundy po. No ale my nie wiemy. On jest czysty, tak. Znaczy generalnie, nie wiem, czy nie, no on jest czysty, nie ma szans. W sumie śmierdzi trochę od niego, ale jest czysty. No, no to zajebiście. Aj, aj. Jest giga niewinny. Nie wiem, kurde, no jak dla mnie, ja bym go mimo wszystko wyrzucił. W sensie takie zabijanie też na samym początku jest też trochę useless, kurczę. Ja zagłosowałam na tego, na razu. AB, czyżby twojego przyjaciela zabił? Nie, nie zabił, no. Ale no kwestia, że no to jest i tak trochę chamskie. Takie zabijanie od razu na samym początku. Ale pamiętam, miałem ryzyko 50-50, albo zabiję, albo zginę. No niby tak, ale z drugiej strony... Ja nie wiem, czy to było 50-50. 50-50 było. No w sumie faktycznie, albo zabierzesz. Nie, no tylko impostorzy biegną na samym początku do kafeterii, no. No kabelki i poszedłem do kafeterii. Dlatego może nikt tak nie robi. Ale tym dobra, razem karma na kogo nie dorwała, więc tak. Na skipa. Nie, no na Reza. Na skipa, na skipa. No nie, no nie mogę, jeszcze go bronią. Na skipa. Rigoda, bo cię sprawdzę. Rigoda. No. Rigoda chyba na awka w ogóle poszedł. A, no. Okay. Jeszcze dłuższego. No, thank you for your patience. Karygoda! Co? Wracaj! Ja pierdolę! Nie go! Ale was powaliło coś. Czekaj, dlaczego ej biega mi za no właśnie. Co jestem swaperem, już kontencik, no, pod dymianko. O, odezwał się, no nie mogę, chłop! Pod dymianką, To nie ja! Pod dymianką, puszczę bombę. Ja cię bronię, przecież byku, co ty gadasz? Bronisz mnie, dlatego prawie mi wyjebało. Ja cię nie przesunąłem, gdzieś to oszalał. A, ni chuja, nigdy tego bym nie zrobił przecież. O. Umarł! Ja pierdolę! Karygoda, no! Umarł! Ja poszedłem robić kolejne zadanie, przysięgam, maybe to nie zrobię. Umarł. Jestem przed zgłoszeniem Karyga, umarł! Chłopiec zaczął się bronić, zanim w ogóle zgłosiłem to ciało! Wyszło do drugiego zadania i zobaczyłem, że jest trup i chciałem się cofnąć, ale się zblokowałem na krawędzi. Nie zgłosiłem, jebać, idę do kolejnego taska, już się będę bronił, zanim zgłosi. Ale wiecie, mam modyfikator, który pokazuje mi jakby klasę osób, które zgłaszam i to Kietek chciał mnie wypierdolić. Więc nawet mu dobrze, tak? Dobrze, Karygoda, skipujemy! No, ja nie chciałem powiedzieć, nic, jak dla mnie tego. Nice. Skip! Dobrze, Karygoda, powodzenia, dalej. Tylko mnie nie zabijaj, do dobra? W opinii trzeba wyrzucić siebiego. Więc mu tak dobrze bardzo. O, zajebiście. Mogłem sprawdzić, kurczę, nie pomyślałem, żeby najpierw sprawdzić Karygoda, ale to było zbyt piękne, no musiałem to zgłosić, no po prostu jak na to patrzyłem, no i nie wytrzymałem presji. Chłop, kurde, już, chłop już się broni jeszcze zanim zgłosiłem ciało. O. Piękna sprawa. To brzmi totalnie, jakby tutaj bombka miała walnąć. A, dobra, muszę odkliknąć tego taska. Ktoś na samym początku stoi, na launchpadzie. O, nie mogę, co tu się wydarzyło? Dobra, lećmy.
okej, okay, ktoś kogoś kurwa zamordował. No nieźle. Tak, wiksówkę. Tylko właśnie, kurna, ktoś był obok nas jeszcze, jak ten, bo robiłem z wiksą przed chwilą liście w greenhouse'ie. I ktoś obok nas stał, tylko nie pamiętam kto. Ja dostałem te pięty na lunchpada z kimś. Ja aktualnie... Wiesz, sytuacja, ja mam demencję ogólnie. Czekaj, kto jeszcze tam był? Bo ja uciekałem przed Kerygoną, bo... Ja byłem Areza. Ale posłuchajcie, to według teraz dekontaminacji był na pewno. Apple robiliśmy. A kto ze mną biegł teraz w tym logger roomie? Wysyłanie plików. W logger roomie to musiał być Kerygoda, właśnie. Bo on mnie tam gonił. Kerygoda? Co? Jeszcze raz? Weź w locker roomie? Kurwa, to nie wiem, których znów chcesz mnie wpierdolić. A ten! Wszyscy się rozeszli, nic, ja przyszedłem no to robić zadanie. Biegłeś przede mną, bo raz nie cię goniłem, kurwa, ale... wiesz, gdzie ta gra? Może w kilku nie zaszło ciągnie. Po twoich oskarżeniach to wiesz, dla mnie to była gonitwa. Nie, nie mam z tym dla mnie to wspólnego. Była walka o moje życie. Ani nie zabiłem w tamtej rundzie, ani teraz nic nie zagrał. No nie, no, Kerygoda nie może być winny, on zaczął się bronić jeszcze zanim zgłosiłem. To no nie ma, on nie może być winny. Jest skip, jest tak niewinny, że się musiał bronić już, nie? No. Chłop się bronił jeszcze zanim zgłosiłem, no. Jestem niewinny, jest zobaczcie niewinny. Na moje oczy. Dobra, skipujemy. No trochę tak w sobie to... Tak trochę tak nie. Wyglądasz jakby się... Ja jestem tylko niewinną buką. Wyglądasz jakbyś dobra, był trochę się, pod, będzie, pod łóżkiem dzieci. No trochę ci się źle z oczu patrzy. trochę źle się z oczu patrzy. Nie wiadomo czy to oczy, czy to co to, czy to, czy to jakieś te rogi, czy co. Jeszcze te brewki uniesione. No. To są wąsy w tym przypadku. To są wąsy, ale no. Tym razem nie mógł zabić, bo mnie gonił. Nie ma nawet ust. A jak no on do nas jak mógłby zabić, jak nie ma ust? Jest brzuchomówcą. No. Kurczę. Właśnie, jak się do nas odzywasz, Kerygoda? Przepraszam bardzo. Przecież to nie masz ust. A co? Brzuchomówcą jest. Nie, potem, to ja mi po prostu mordę włosy zakrywają. Tak? No to nie przeszkadzają ci te włosy? Nie głosuję, halo. Nie. Nie? Nie wiem, jest co to. Już przyzwyczaiłeś się do jedzenia swoich włosów. Nos mi robi tego przestrzeń na moje. A, rozumiem. Ale jego też nie widać. Jego też nie widać. Dobra, lećmy w takim razie do laboratorium. O, nie mogę. Muszę zacząć sprawdzać ludzi w końcu, bo ja w ogóle nie sprawdzam. A powinienem. No nie mogę tego otworzyć, no. No nie, no już. Wiecie co wam powiem? To tak szybko. Obok mnie stał ATM kurwa chwilę temu. Dobra, Kerygoda na pewno ja tego nie zabił. Nie, wypierdalam ATM-a w tym momencie. Czemu ATM-a? Bo Bomber też by zginął. A może Bomber nie wysadza siebie? Ale w sensie, chodzi mi o to, że on by zginął też, jakby to był Bomber. Bo by tak, ale Mordo, ja dosłownie robiłem downloada kurwa w Office'ie. I chodzi mi, tak, i ty byłeś oprócz mnie jeszcze. Kończy się download i patrzę, że ten, że pode mną kurwa Sares leży. Pod tobą? To no dosłownie, dosłownie pode mną. To niemożliwe, bo też byś był, musiałbym zabić normalnie, a taki głupi jeszcze nie jestem. Czyżby? A może czyżby? Das Hino. Nie, normalnie wybiegałem. Właśnie, to jest tak głupie, że ATM mógłby to zrobić. Dokładnie. Przypominam, nie mogłem zabić, bo raz mnie gonił Kerygoda, a... Gonił mnie Kerygoda! No nie no, jakby za mną zrobił Kerygoda, to też bym uciekł. Nie no, ale go gonił Kerygoda, więc no, nie jest niewinny. Wtedy no. Nie mogłem zabić, no, nie, to on jest niewinny, dobra. To był świetny powód. Zgłasza już drugie ciało. Nie, pierwsze. A nie, drugie, przepraszam. Ej, nie no, ale ja ej, czekaj, a gdzie jest to ciało jeszcze raz, powtórz? W Office'ie przy pobieraniu, dosłownie. Okej, okay, czyli mówisz, że ATM musiałby je normalnie zapierdolić, tak? Tak, wybuchnął. A to nie, to w takim razie on jest niewinny na 100%. Aha. A czyli co się nie zabił, tak powiem. Ale kto, że jako bałkę czy ATM? Nie, że ATM, bo ten kill jest dosyć krótki, tak szczerze. Coś ATM nie zdążyłby z Office'a zbiec. Pamiętajcie, że jest tylko jeden. Mógł zostawić tam bombkę. No właśnie, ale mi się wydaje. Albo być bombę, ktoś bo robi bardzo szybkie kille. No właśnie, on więc też był umarł, bo jest ogarnięty. Nie, powiem ci tak, a no jeżeli to musiał być kill taki manualny, to znaczy, że ATM nie zabił. No, Boże, quick, ale jesteś okropny. Ktoś musiał zabić normalnie, bo... Dobra, możemy skipnąć. Quick, a co jeżeli to jest Delvex, więc cię zaraz porobi i wszystkich zabije? Będę pod wrażeniem. No jest. No i ja ATM, biedny. Będę pod wrażeniem, łatwo. Mhm.
Lecimy. A dobra, zróbmy już te taski tutaj. Niech im będzie. Storage. Gdzie to jest? Tutaj leży. No dobra. Jak będzie w takim razie. Witaj, Destru, hejka. O, Delvex. Chcesz mnie uderzyć? Delvex. O. Delvex, czy chcesz mi coś zrobić? Nie. Nie. Kurwa, już powiedziałem, że był pod wrażeniem. Zarado. Nie, no bo tak byłem w kafeterii i nagle Delvex do mnie przybiega. Tak, dokładnie. No, ale to jesteś... trochę dziwne, bo akurat traktor był włączony. Dobrze, to teraz AB rozejrzyj. Co ty masz na sobie nałożone? Ja pierdolę, czy ty właśnie się sprzedajesz ze swojej roli? Już próbujesz mnie wykopać, to muszę się przyznać. No nie, no ja, dobra, skipujemy to. Nie wiem. Czyli jednak nie będziesz pod wrażeniem. Dobra, nie. A już myślałem, że będziesz pod wrażeniem. Delvex, stop. Ja też chciałem być pod wrażeniem. Co? Karigoda już by strzelał? Delvex jest gigaczadem totalnym, o chuj wam chodzi. Ja na nic nie zrobiłem, dalej. Nie, no mówię, że Delvex jest top. No. Ale troli nie mogę wykorzystać swoje. Jezu. Delvex jest totalnym szefem. Oh. A jak? Nie no. Już on wie. Świetna sprawa. Teraz już wszyscy wiedzą, że jest medykiem. Od razu się sprzedał. Mógł to jakoś inaczej powiedzieć, kurde, a nie bezpośrednio. Co masz na sobie? Bezpośrednio, mógł to jakoś powiedzieć, jakbym ja zrozumiał. Kurde, no dobra, nie róbmy tego. Ja bym poszedł rzeczywiście za kimś tutaj. Poszedłbym na górę, zobaczymy, czy tam wszyscy żyją. Dobra, wszyscy żyją w porządku. O! Czekajcie, nie. Otwieraj się, no! Ile można! Kurwa, no! Okej, okay, leży sobie ciało Atkuwika przy. Ty to zgłosiłeś? Ja to... Tak, ja to zgłosiłem. Nie, no ja to ale zgłosiłem. Nie, no i zgłosił. No właśnie, ja myślałem, że to ja zgłosiłem. A, jak czekaj, kto ten raport zamiast użyć swojej roli? Jakie gówno, no! Dobra, ale nie no, ale dobra, wracając. To AB za ciało Kuwika, a ja od razu przy wyjściu za ciało Atema. Przy wyjściu. Czemu Delvex tam stoi? No Delvex stoi, zbiega za mną teraz, no. Nie wiem po co. Ale nie, no czekajcie, powiem. Ogólnie Quick był majorem, coś... ale no. Ej, ale coś mi się tu nie klei, bo patrzcie. Ja zjebałem. No. Ja już się wydam z tej roli, jestem mistykiem i jak ten kill wpadł, nie? To widziałem na moim ekranie Delvex, tajemniczy, Karigoda, Vexi i Jakubałkę. Nie wiem, czy ciebie widzieli. Nie mam pojęcia, nie wiem. Nie, na pewno. Jeśli Delvexa widziałeś, to mnie też, bo on cały czas za mną leci teraz w tej rundzie. No dobra, no ale. No, co głupio to za trochę, pomówienia bo... są, przepraszam bardzo. Ja widziałem was wszystkich, kiedy kill padł, to nie wiem, co się stało. Ogólnie tak, no jak były kompsy, chciałem sprawdzić na górze, czy ktoś po prostu nie zginął, jak się naprawiły kompsy, ale nikt nie zginął. Wróciłem się i leżało ciało Quicka. Chciałem użyć swojej roli, ale. Jak debil, zamiast użyć roli, zgłosiłem to ciało. No, dobra. To się pochwal, co się zrobić. Znaczy, nie powiem, ale no kwestia, że Quick był majorem, bo już go zgłosiłem. Nie mam pojęcia, gdzie było drugie ciało. Drugie ciało było przy wyjściu z kafeterii, bezpośrednio. Okej, okay. To jest ciekawa informacja. Bo jest możliwość, że ciało było w... GBN i Vexi... Myślicie, że jest strzelacz? Nie, myślę, że nie, bo tak ktoś by strzelał. Możliwe, że to ciało wcześniej było. Już są dwie role jakby pozytywne sprzedane. Jak to wcześniej było? No wcześniej było. Znaczy zakładając, bo mi się wydawało, że ktoś właśnie na kąsach dekontaminacji zajebał, ale ja tam wchodzę, a tam jest pusto, tylko tajemnicze tam było, nie? Wydaje mi się, że wtedy, kiedy były kąsy, ktoś zajebał w dekontaminacji. I nagle ciało się depnęło, tylko kto mógł tam zajebać? Właśnie, tajemniczy, gdzie ty skończyłeś? A Karigoda, gdzie byłeś? Teraz? No, ja jestem... Ja, wiesz co, chciałem sprawdzić... Czekaj, gdzie jest tajemniczy? No, ja jestem tego, kontaminacji... Tajemniczy aut. Jestem po lewej stronie chyba, za dekontaminacją i GBN jest clearem. A. Ty trzy. No dobra, jest 7 osób, jest ok. AB jest clear i GBN jest clear. Ok. Nie ma tiebreaker. A i Delvex też jest clear. Ej, Quitek, daj mi ten numer jeszcze raz na Discordzie. Lećmy do laboratorium.
Naprawdę zamiast użyć roli kliknąłem report. Ja to jestem jednak mądrym człowiekiem. Ale dobra, no jak i tak bym sprawdził chyba GBN-a w tamtym przypadku. Więc nic by z tego nie wyszło. W sensie, no niczego bym się nie dowiedział. Dobra, idźmy zrobić to o dwa. O, tam był GBN. Okej, okay, lećmy na górę. Zostałem dopnięty. Tutaj jak kubałkę, okej, okay, w porządku. Kurde, no nie mogę sprawdzić, no. Weksy jest czysty, okej. Okay. Weksy nie zabił w tej rundzie. Nie wiem, że ktokolwiek zabił. Tutaj nikogo nie ma. Zobaczmy tutaj, czy nikogo na respie nie ma. Nie ma nikogo na respie. Dobrze, dobrze! Mam skurczyzyna! Co? Tajemniczy to jest winny. A... Dlaczego? O, Hunter Taski zrobił! Czerwony jesteś jak krew twoich ofiar! Ale co się stało, Karigoda? Dosłownie. No, sprawdziłem go i jestem, to czekaj, to gdzie ty teraz jesteś, Karigoda? Teraz to mnie teleportowało na stołówkę, kurwa, jeśli a, chcesz. A, dobra. Wiedzieć. Bo ja się zasrałem, myślałem, że Vexy się zmieni w Karigodę na moich oczach. Nie. Teleportowałem nie, się. Nie, no ja też wcześniej zostałem dopnięty. Ale sprawdzałem tajemniczego na dekontaminacji. ATM i Hubi byli imposterami. A jednak ATM, a kto tak potwierdzał ATM, kurde, że nie mógł wtedy zabić? Nie, ja powiedziałem, że nie mógł zabić, ja ale bo to było tak, że... Ja, bo ja jestem mistykiem, nie? Kill wleciał i dwie sekundy później był report, a ja za TM-em się minąłem dosłownie sekundę po killu w kompsach już. No dobra, no ale bombkę podstawił. Nie wiem, no ja widzisz, bombę podstawił. W tej rundzie, żeby skipować, no mówiłem. No dobra, ale ja mówiłem, że jeżeli manualnie no zabił, to nie dobra, bo tajemniczy. Dobra, jest jak tam Jakubałka się okaże, że to jest Jester, nie? No jak chuj się okaże, że to Jester. Armor. Ale ja nic nie zrobiłem, tak zgłosuj. A podobno nie ma Jestera, nie? A ja mi podobno nie ma Jestera. No dobra, niech będzie. Ja skąd wiesz, że nie ma Jestera? No ty tak powiedziałeś. Nie, no ale to... Jeszcze traitor może być, weź jak? Kiedy w tej rundzie mówiłem, że nie może być Jestera? Nie no, ale mówiłeś, że nie ma Exe i tego. Nie, nie było w tamtej rundzie, w pierwszej rundzie, kiedy graliśmy. A to tylko wtedy ich nie było. No. Nieważne, ale AB Bomber jest zbugowany, bo Jakubałkę i Arezy zostali w tym samym miejscu i... Ale nie, to ja go jako szeryf. A twoja bombka nie zdążyła wybuchnąć w takim razie. O wow. A, oh, wow. Znaczy, mnie też mogło pokazywać źle, bo ja w wentach siedziałem całą grę, bo byłem inżynierem. Dobra, jestem. No dobra. Tak, go nie dojebał szeryfem. S! S! Ten, czy tego killa, to S, S, S! Tą go oskarżyliście, to ja go zrobiłem bomberem. No właśnie, namówiłem! No giga czadno. Proszę nie Mira, proszę nie Mira, proszę nie Mira. To nie Mira, na szczęście. Good, good. No, oby. O, Polusik. No dobra, lecimy do laboratorium od razu. GB na tym. Porząsiu. Więcej osób na 3 litery. Tam nie ma co wbiegać. Jesteśmy swoperem. Sadge, nie mogę dostać żadnego impostora dzisiaj. Jeden raz neutralną dostałem, czyli wracamy do mojego szczęścia. O. To nie Vexy. Jego ciało jest na wejściu do laboratorium. To nie Quick. Ogólnie... A, ja nie wiem, czy ty pode mną bombę nie chciałeś podstawić. Widziałem wcześniej ATM-a wbiegającego do laba i chyba też GBN wbiegał. No wbiegałem, no. GBN, ATM i Karigoda wbiegali do laba, jak pamiętam. A ile to ciało już leży? Nie mam pojęcia. GBN, znaczy ten, Karigoda był... Obstawiam, jak światło zgasło, to ktoś tam go walił. A widziałeś kogoś wokół? No, znaczy teraz nie, no bo światło było włączone. Nikogo no, nie widziałem. Po prostu nie widziałeś nikogo. No mówię, Karigoda nie mógł zabić, więc... Dobra, to ja chcę taką informację dać całemu lobby, że jakby co te ciało dosłownie umarło w tym samym momencie, co był report, tak dam do myślenia trochę. No, no to AB. Ale ja ciała nie widziałem. To nie musi być koniecznie bait, ale jest bardzo prawdopodobne. No nie no, ja wam mogę powiedzieć, co zrobiłem. No, po prostu szedłem sobie na całym początku, zrobiłem rakietkę, wybiegłem, pobiegłem pod labem, miałem antenkę, zrobiłem ją, światło zgasło, wbiegam teraz do laba, żeby ją odkliknąć i po prostu na wejściu znalazłem ciało. I tyle, ja ciała nie widziałem, w sensie, ale no, po prostu miałem report, to zgłosiłem. Mhm. Po czym zagłosowałem? spoko. Zobaczmy się. Kogo głosujemy? Nie wiem. Na GBN. Nie no, ja na Quicka głosuję. Ja na GBN zagłosowałem. No i widzisz, taka
Przynajmniej, wiesz, dwa głosy przynajmniej, nie będziemy się czuć się winnie, jak AB wyleci. No właśnie. No cóż. Jak AB się dołączy, to może jeszcze GBN-a przegłosujemy. W sumie to by było dosyć komiczne. No śmiesznie. A teraz Swapper mnie zamieni z AB, to dopiero mnie przegłosuje. Namówił. Namówił. A Karygoda, Awk poszedł? Karygoda! Co jest? Karygoda! No, ale skip niestety. No tak jest skip. Uratowałem cię quick, skipując. Ale to było dosyć komiczne. No, giga. Żeby skończyły mi się odcinki? Nie no, po prostu... Po prostu, no, ekipa się na inne gierki nie zbiera i gramy w Abonga, no. A co, i teraz mnie wyzywasz? Nie no, tak naprawdę miała być przerwa pół roku, a była rok, no bo się rok zmienił, był 22, teraz jest 23, no i widzicie, no. Nawet dłuższa przerwa była, niż pół roku. Nie, to jestem wychowany. Ja też mam pytanie do jednej osoby w tym dobie. Cicho, póki transporter pamięta, kogo transportował ze mną, to ta osoba najprawdopodobniej jest impostorem, bo zryspiłem się na wencie. Ja też się zryspiłem na wencie. To impostor was stepnął. No ale właśnie, to jest modyfikator impostora, no. Ej, ale ja mam pytanie do Karygody, nie? Dlaczego jak... Powiem wam tak, dla mnie ciekawa kwestia. Jakiś jest strasznie krótki cooldown na teleport, bo na samym początku prawie... To nie był teleport, tylko to była umiejka tego, impostora. Impostora, że każdy na wenty został. Ej, ale to ja mam, ej, Karygoda, ale raz na grę można tego użyć. Wyjaśnij mi, Karygoda, dlaczego były światła zgaszone, nie? To ja idąc do elektryka widziałem, jak od niego odchodzisz i jak mnie zobaczyłeś, to się zawróciłeś i poszedłeś dalej. Co? Czekaj, kurwa, co? Może chciał mnie zajebać po prostu, zobaczył mnie i myśli, o... Powiedz mi jeszcze raz, co się wydarzyło. No patrz, wchodzę do elektryka od prawej, nie? Od tego wejścia. No i widzę, jak ty odchodzisz od tamtych drzwi i dosłownie sekundę później widzę, jak wracasz do nich jednak. Dobra, Dziubek, to ja ci teraz opowiadam sytuację. Budzę się, kurwa, jestem teleportowany do Venta. Jest ciemnica, więc nic nie widzę. Fajnie, że mnie widziałeś, kurwa, jak była tak ciemno. Pijesz? Wszedłeś we mnie. Nic nie widziałem w tamtym regionie, nie wiem od jakiego ciała odbiegałem, bo żadnego ciała w mojej... Karygoda jest po prostu, nie wie co się dzieje. Od ciała odbiegałeś, Karygoda nie wie co się dzieje. Karygoda nie wie co się dzieje po prostu, no. Karygoda odkleiło po prostu. Dobra, zostawcie go. Dobra, Karygoda, Karygoda teraz nie było. Odbiegałem, no. Karygoda, ja tylko powiedziałem, że ty od drzwi odbiegłeś, a to jakiś ciele mówisz. Chłop, w ogóle jakieś historie, w każdą stronę, nie, no mnie tepnęło, tam, nie, nie byłem przy ciele, jakie ciało, co ja celę. No ale tam nie grałem, nie mam. Chłop się od razu tłumaczy, w ogóle tam nie było ciała, ja nic nie wiem. Nie, najprostsze pytanie zadałem. Ja znowu ma dwa głosy. No Quick i Jakubałkę. No nie wiem, co ten Karygoda. No kruki. Bez kitu. No bez kitu to... No bo jak słyszę, że odbiegałem, to kurwa od ciała zazwyczaj, nie od drzwi. No może ktoś jest drzwiofobem. Tak, na to wygląda. Tetrofilem. Ja pierdzielę po prostu. No Karygoda to naprawdę, jak on się odpali. Jakoś losowo w ogóle, nikt go nic nie pyta. Żaden killa, ten od razu, ja nic nie zabiłem, ja żadnego killa nie widziałem. Piękna sprawa. Dobra, lecimy na prawo. No jakieś nafurany, no totalnie. Dobra. Robimy sobie w takim razie tutaj... Coś dzieje! No ewidentnie jakieś nafurany, kurde. Depa go jakoś losowo, prawo, lewo. Wenti w drzewo, no nie wiem. Idziemy do specimena. Otrzymaj się, kut klakier. Jeszcze wodę napiję. Pijcie wodę, widzowie. No i zrobione. Lećmy od razu. Woda w lampce do wina, ciekawe. No, czemu nie? Przestańcie im spamić. Bo timeouta dostaniesz zaraz. Ile można? Halo, kto mi zamordował kolegę?
No Quick umarł w O2. Przykre. Żeby nie powiedzieć, że a Reze, ty jakoś dziwnie biegasz, powiedz mi. Co ty robisz? No dosłownie no, przed chwilą. Nie. A Reze, w życiu. Ja? Dlaczego dziwnie biegam? No tylko tak, woda. Z O2, z O2 do chuj wie gdzie, potem znowu do O2 wracasz i potem jesteś nagle w adminie, potem w labie. Ale przecież nie wentuję się, przecież jak stałaś na kabelkach w ofisie, przebiegłem obok ciebie. Posiadłem, otworzyłem drzwi, poszedłem w stronę reaktora, który był odpalony, naprawili reaktor, A w tym O2 czemu dwa razy byłeś? Moja rola po prostu powoduje to, że muszę chodzić i sprawdzać. Chodzić i sprawdzać? W stanie. Akurat sprawdzasz tych, którzy umierają przed chwilą przed deportem, tak? GBN. Nie. Czekaj, gdzie ty byłeś teraz? Patrz, słuchaj, ciało jest w O2, ATM i Kargauda na pewno nie zabili, bo gdyby kill padł, to ja miałem ich w zasięgu wzroku, nie? Oni byli w ogóle gdzie indziej. Ale patrz, no ja, to ty gdzieś chyba od drugiej strony do tego ciała podbiegłeś, bo ja też właśnie od dołu podbiegałem, bo nie, ja od góry odbiegałem. Ja w ogóle nawet drzwi nie otworzyłem, bo się okazało, że dało się przez drzwi zaportować, nie? Mi się ogólnie powiem tak. Aha, dlatego ja cię tam nie widziałem, bo ja wszedłem od dołu, patrzę, leży ciało i nagle ty zgłaszasz, a ciebie tam nie widziałem. Zastanawiam się, o co chodzi. To już co do dziwnego movementu. Hubi, powiedz mi, po co chodzisz po całym O2, wchodząc tylko, zaglądając do pomieszczenia, wychodząc? Ale Hubi... Może chciał szukać, może będą wszystkie taski. No może po prostu biega. Czekałem ludzi. Nie no, nie wiem, w ogóle kile nie lecą, róbmy taski po prostu. Dobra, może, co? Imo, skip i taski na pierdolę. No. Ale to jest guzik, nikt nie umarł przecież. No. Kiedyś czemu ty piszesz zamiast... A, no. No bo nie przeszkadza, nie będę przeszkadzać. No nikt nie umarł, ja skipuję. Nie! Przeszkadzaj! Mówisz, że kill padł i że nie mogłem zabić, bo byłem w zasięgu wzroku, a teraz muszę skupić i nikt nie padł. Nie no, przecież Quicka nawet w tej grze nie było. Pogadacie. No. On ma dokładnie. Quick teraz padł. Nie no, Quick przecież padł, no. GBN próbuje być śmieszny, pośmiejcie się. Nie na Quick, nie na Quick. A, to miał być żart, Quick, mieszkamy w Polsce, jestem zbyt gęsi. Kurwa, ale to było śmieszne. Nie no, jakby to było w Delveksie, to jeszcze. Co o Delveksie, co wy ode mnie chcecie? Dobra. No i skończone taski. O, ktoś naprawił. Czyli mamy... A nie, to ja po prostu kliknąłem i od razu naprawiło, ale łatwo. To chyba za ten śmiech. Biedny Shibi. Dobrze mu tak. Czemu? A nie wiem, a ten, gdzie ty jesteś? A to dziwne, bo niedawno widziałem go z GBN-em. Aha, dobra, w sumie faktycznie mogłeś go nie zauważyć, jak biegłeś prosto do końca. Ja tam mam wszystkie taski. Mi się wydaje, że to jest drugi entrance do nowego żartu GBN-a i to jest tak zwany self-report. Tak, no dosłownie, to jest drugi mój żarcik dzisiaj. Dobra, skip i taski, bo już mi się nie chce. Taski. No w sumie faktycznie zostały taski. Karigoda zabiłoby szybciej. Ja tam mam wszystkie. Mi zostały jeszcze. Nie, miałem 8 na 8 i jestem szczęśliwym człowiekiem. Róbcie te jeszcze Reza musi coś zrobić. Ciekawe, no ale, kurczę... Szybko. No... Vexy jest bomberem i od razu jakoś te taski szybciej idą. Może go poisonem zabili. Karygoda, skipuj. Ciebie w katuszach myślisz? Tak samo Quick, kurczę, jako snitch też w końcu Karygoda, zaczął taski robić. Nie, hop, poszedł sobie, nie wiem, parówki. Kari Lauda! Pitana, kolego sympatyczny, ale nie, przepraszam za tą osobę, do której się sprułem wcześniej, bo zobaczyłem szota i rzeczywiście no i widzisz? Ja nie mam schizofrenii. Karygoda top. Czy jesteś pewien GBN? To schinął. O, bogowie. Dobra, muszę sobie ustawić, okej. Vexy. Niech tak będzie. No dobra, niech tam robią te taski. W sumie zajebiście, gdyby tutaj Vexy postawił bombkę. W sensie zginąłby Hubi, lover z Hubiego. I przy okazji Hubi jest Blackbearerem. O nie, już nie jest Blackbearerem. No to po robocie. Teraz nawet jak zginie jako bałkę, to Hubi przeżywa. Nie no, nigdy nie robił tasków Vexy i Quick. Dobra, dobra, dobra. Bo tam była ekipa głaskania, kogo tam nie było.
Dobra, jeden tam został. Jeden tam został. Jeden tam został. No, jeden tam został. Ale wiecie, że jakbyście tak stali dłużej, to mógłby być bomber, który was wszystkich kurwa wysadził. Dlatego poszło do góry. Ale ja sobie głaskałem PT. Właśnie, PT są ważniejsze, a o co ci chodzi? Dobra, jeden tam. Ty jako babkę w ogóle PT masz? Tak, mam roślinkę jakąś. No ma. Atem! Atmówka! No, w głęboki sen poszedł. Strzela. Bajta, bajta. Dobra, jeden taki, komu ten jeden task został, niech go zrobi. Trochę internetowy. Nie zrobię. No, o ty Atemie. No dobra, niech już skończy tego taska. No i będzie po robocie. Dobra, Areza. Dawaj, robisz to. Jesteś zwycięzcą. Tylko mu odkliknąć zostało chyba. Może to jest ten minutowy task. O. No i wygraliśmy, Peciarze. No łatwo. Bomber by składał. Dawaj, to nam kończymy odcinek, elo!